Cześć kochani, witam Was na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj oczywiście będzie program grudniowy, czyli częściowo vlogmas, ale pokażę Wam też haul lumpeksowy z wyprzedaży. Głównie to będzie wyprzedaż w Topczycach, ale też trochę w Gdowie i w Bieliczce, czyli taki mieszany haul lumpeksowy z wyprzedaży. I postaram się Wam też pokazać w tym filmiku takie trochę świąteczne stylizacje właśnie takie teraz na tą porę roku. Jedna rzecz będzie tylko spoza sezonu, a tak to będziemy się starać utrzymać ten świąteczny klimat. Jak widzicie, tutaj mam też już, jednak zdecydowałam się na tą choinkę. Mimo wszystko, bo jakoś tak zawsze bardziej odświętnie się czuję wtedy, kręcąc te filmiki. Pokażę Wam też, zobaczcie tutaj, przebitki właśnie z mojego salonu. Tam już są właśnie girlandy powieszone, światełka. Oczywiście nie żadna choinka jeszcze, tylko to są takie już wstępne przygotowania. Także tak to wygląda u mnie. Bardzo, bardzo fajnie wieczorem już się taki robi klimacik świąteczny. Jestem bardzo ciekawa, czy też lubicie taki grudniowy klimat, te światełka, już taką przytulność. Piszcie koniecznie. Słuchajcie, a miałam pokazać sklep, ale postanowiłam jednak, trochę zmieniłam zdanie, postanowiłam jednak najpierw pokazać Wam w live'ie przebitki razem z Anią, co tam jest już w sklepiku. A dopiero później pokażę Wam jeszcze jakieś zbliżenia w kolejnym filmie. Także zapraszam na ciąg dalszy. Oczywiście polubcie filmik, jeśli Wam się podoba. I zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Myślę, że będzie warto. Pokażę Wam tutaj jeszcze przebitki z naszej wycieczki krótkiej, bo w weekend teraz byliśmy na takiej zimowej wyprawie. Kochani, wyszliśmy na spacer. Mimo, że Zakopani, patrzcie jakie zaspy. Zakopani jesteśmy. Idziemy do paczkomatu. Bo w paczkomacie po pierwsze trzeba wysłać wysyłki, po drugie mamy odebrać jedzonko z paczkomatu, więc idziemy na spacer. Normalnie to by było około 10 minut na górę tam, gdzie jest cmentarz i kościół biskupicko, ale patrzcie, zaraz Wam pokażę, tam na tej górze, co jest kościół, to tam musimy dojść. Teraz to nam zajmie 20 minut w tym śniegu. Także jest wyprawa niedzielna. No, wyjechać autem się nie da. Znaczy teraz już może by się dało nawet o tej godzinie, bo już ktoś odkopywał wyjazdy, ale nie nasz. No i w związku z tym auto jest zasypane metrem śniegu. Zobaczcie, jaki klimat tu jest. Ta chata na pewno ma ze 100 lat. Wygląda, jakbyśmy po prostu się przenieśli w czasie. Jesteśmy. Ale jest zamieć śnieżna. Tam paczkomat zaśnieżony. Ale bajka. Trochę groźna bajka. Ale bajka. Trochę taka braci Grimm. Słuchajcie, próbowaliśmy właśnie odkopać auto. To już jest odkopane auto, bo było na nim jeszcze z pół metra śniegu. No niewiarygodne po prostu, słuchajcie. Jutro trzeba jechać do pracy, a tu auta nie ma. Można zjeżdżać na sankach po nim. Tak wygląda samochód teraz. Drugi. Fajnie, fajnie. Pani, tak to wyglądało. Myślę, że już jak na vlogmas, to tych materiałów relaksujących wystarczy, a teraz przechodzimy do hola. No i najpierw Wam właśnie pokażę tą jedną rzecz, która jest spoza sezonu, ale jest naprawdę superowa i bardzo się cieszę, że na wyprzedaży mi się udało kupić, ale to jest zapewne dlatego, że wiecie, że no teraz nie jest na to sezon, więc takie rzeczy po prostu rzadziej ludzie kupują, ale ja kupiłam, bo przepiękne lniane spodnie mi się udało dorwać i to takie, patrzcie, takie palazzo w super kroju, w dodatku, słuchajcie, one mają w nogawkach podszewkę bawełnianą,
Także w ogóle super, bo nie będą takie przezroczyste w tej górnej części, bo czasem jest tak, że te białe spodnie tak bardzo prześwitują, że aż jest to... Dla mnie aż czasem to jest niesmaczne, a wręcz mnie krępuje noszenie takich cienkich, przezroczystych spodni. Już Wam powiem dokładny składzik. 100% len, podszewka, 100% bawełna. Line of Oslo, czyli mamy znowu tutaj skandynawską markę. Super jakość, SK to jest. Właściwie są na mnie dobre, ale dajcie znać, co sądzicie. Ja się Wam tak pokażę przelotnie, bo wiecie, to są spodnie spoza sezonu, więc nawet specjalnie nie mam teraz do czego tych spodni mierzyć. Ale tak orientacyjnie tylko. Przepiękne, moim zdaniem przepiękne spodnie i wydaje mi się, że to jest, ponieważ to jest marka skandynawska, one będą też na M. Na S-kę to ja bym musiała pewnie sobie troszkę paskiem je tak w pasie. Na M-kę to już powinno być tak zupełnie na luzie, bo one mają tutaj gumki z boku, więc jak chodzi o taką szerokość bioder, to raczej to będzie taka bardziej M-ka jak na nasze rozmiary. No ale zobaczcie sami, no naprawdę przepiękne lniane spodnie. Idealne, w ogóle tu jest jakiś pyłek, ale one są naprawdę no, w super idealnym stanie. Nic tu nie ma nie tak. No to była rzecz jedna z lata, a teraz będą już takie bardziej zimowe rzeczy. Najpierw Wam pokażę coś, takie sweterki, które są w kolorach neutralnych. Jeden sweterek jest świetnej marki, Noah Noah, rozmiar S. S, ale wiecie co, bardziej to jest M-ka. To znowu te Noah Noah mają dosyć dużą rozmiarówkę, więc to znowu polecam raczej na rozmiar M, a jeśli obcisły, to nawet bardziej L może. Naprawdę piękny kolor, zobaczcie. Cieniutki sweterek z super składem i przepiękny ma kolor. No idealny na jakąś bluzeczkę cieniutką, na podkoszulek taki, wiecie, jako normalny sweter. Już Wam powiem skład. Skład jest następujący, 49% wełna, więc już jest prawie połowa składu wełna, plus 17% baby alpaka, taka młoda alpaka, dlatego jest to takie mięciutkie, oraz 34% stanowi włókno poliamidowe. No i zobaczcie, naprawdę, naprawdę piękny kolor, taki bardzo jasny, wirusowy fiolet. Gdyby on był trochę mniejszy, to pewnie byłby na mnie, czyli to jest bardziej takie coś... M przez L, ten sweterek. Ja bym go polecała dla takiego... Ja tutaj mam takie drobne jakieś... O, widzicie, takie kłaczki, ale to zanim ktoś otrzyma ten sweter, to zostanie oczywiście wszystko doprowadzone do absolutnej perfekcji. Tymczasem naprawdę stan jest bardzo fajny, świetny skład. No i czuć, że alpaka, bo to jest tak leciutkie jak piórko, naprawdę. Mega. Teraz będzie znowu coś właśnie, moim zdaniem, takiego świątecznego, nawet trochę we francuskim stylu. Coś, co będzie absolutnie super wyglądało właśnie w grudniu, w świątecznym okresie. Sweterek, już Wam powiem, to jest golfik. Nie w moim kolorze, więc na pewno pójdzie dalej. Marks & Spencer, więc super. Bardzo fajny materiał. Bardzo ładny odcień czerwieni też. Taki żywy, nie za ciepły i wcale też nie jest jakiś malinowy. Czyli taka prawdziwa, żywa czerwień, słuchajcie. Już Wam mówię. 82% wiskozy, naprawdę super. Super skład, jak na dzisiejsze czasy szczególnie. Śliczny sweter, naprawdę w bardzo dobrym też stanie. No i myślę, że na przykład to do jeansów, do ciemnych, granatowych jeansów, które teraz będą bardzo modne w tym sezonie, bo te wszystkie wyprane jeansy trochę już odchodzą do lamusa pomału, a właśnie ciemny jeans będzie bardzo modny, ale też do czarnych spodni. Ja Wam chyba to przymierzę do jakichś właśnie takich czarnych, ciemnych spodni. Do białych oczywiście, to w ogóle już absolutnie, tak? W każdym razie naprawdę bardzo, bardzo ładny sweterek. Kolejna rzecz to będzie piękny sweter z alpaki. On jest ręcznie robiony, więc metki nie ma, ale słuchajcie, pokażę Wam go do kamery i sami zobaczycie, że to jest alpaczka i to też baby alpaka. Miałam takie motki wełny tej baby alpaki, no i tego się nie da absolutnie z niczym pomylić. To nic nie waży, po prostu to jest takie jak... Sami widzicie, to wręcz fruwa ten sweter, jak mgiełka. No i przepiękny, beż z takimi paskami. Może to być sweter, moim zdaniem, i męski, ale może być to też sweter damski, właśnie taki w rozmiarze oversize albo MKL-ka. Może nawet być do XL-ki, jeśli ktoś spokojnie, słuchajcie, bo on tu będzie miał 60 cm. I też długości pewnie podobnie, bo jest dość długi, taki za pupę.
idealny sweter, słuchajcie. No i alpaka, jestem bardzo szczęśliwa, bo wiecie, alpaka to jest bardzo droga włóczka, o super właściwościach właśnie, i grzejących, i jest leciutka, jest w ogóle jedną z najmilszych rzeczy w dotyku, jakie są. Idziemy dalej. Teraz mam jakby taki komplet. Najpierw to są vintage spodnie i chyba ręcznie szyte, w sensie szyte przez kogoś. I wydaje mi się, że to jest wełna z czymś, na pewno nie 100% wełna sama, ale takie, patrzcie, ciekawe spodnie z wełny z wysokim stanem, taką grubą, taki gruby splot mają. Bardzo fajne kolory, mnie się mega te kolory spodobały, bo wydaje mi się, że mi będzie dobrze w tym, ale koniecznie dajcie znać, bo ja będę mierzyć dla Was te spodnie. Jeszcze ich wcześniej nie mierzyłam, więc to jest taka premiera specjalnie dla Was, słuchajcie, bo super kolory jak dla mnie właśnie. Ja w ogóle rzadko noszę spodnie w zimie, wiecie? Ja nie wiem, ja jakoś wolę spódnice, sukienki, mimo że jest niby zimno, to ja lubię te grube rajstopy nosić i... No ale takie jednak grube spodnie w sumie by się przydały. Mam czarne z H&M-u z wysokim stanem, ale te są piękne. Zobaczcie na ten deseń. Mam nadzieję, że to widać. O, teraz dobrze widać kolor. Aha, takie elementy zieleni, niebieskiego, nawet jakieś żółte kropki. I wiecie co? Postanowiłam przymierzyć do tych spodni... Oj, spadło. Nie szkodzi. Ten właśnie pasek, który Wam ostatnio pokazywałam. Taki pasek z taką klamrą. Klamrą taką jakby właśnie tyrolską, czy coś takiego. I zobaczcie, jak fajnie to jest zestawienie razem. Ciężko sfokusować, może się uda. O, jest, widzicie, taka zieleń morska. Przymierzę to razem, a jeszcze co więcej, to przymierzę Wam do takiego przepięknego swetra vintage. Właściwie to jest sweter płaszcz, bo on ma podszewkę i jest bardzo gruby, ma duży procent w sobie moheru. Kolorystyka i wzory tego swetra po prostu powalają, naprawdę jest przepiękny. Tutaj jest jakaś metka, na której nie ma ceny. Ktoś chciał może dać cenę, ale nie dał w końcu. W każdym razie, ten sweter nie był z przeceny, ale bardzo, bardzo mi się spodobał. Jest po prostu przepiękny i jest w idealnym stanie, słuchajcie, tu nic się nie dzieje, nawet zobaczcie, ten mohair jest taki jakby wyczesany jeszcze. Musiał być albo mało używany, albo nie wiem. Naprawdę jest też super skład, bo gdzieś tu jest skład. Jest na tym, w ogóle się nazywa Cool Knits, czyli zmieniona pisownia, ale jakby fajowe sweterki, fajowa tkanina. Tak, dokładnie, 83% moheru, 9% wełny, tylko 8% nylonu jest w składzie i napisane, żeby prać ręcznie, czyli można spokojnie ręcznie wyprać, pewnie w wannie najlepiej. No i tak, jestem ciekawa, jak Wam się ten zestaw podoba. Spodnie, pasek i do tego ten zarąbisty sweter jako kurtka. Może być jako kurtka, no może nie na minus 5 czy 6, tak jak jest dziś, ale jakby było na plusie, to spokojnie, bo naprawdę to jest bardzo cieplutkie. No i można by to traktować jako taką kurtę, płaszcz, ewentualnie jesienną. No także takie dzisiejsze, słuchajcie, zdobycze i wydaje mi się, że są naprawdę, no naprawdę super, superowe. Sweterki, wow, w ogóle jestem zachwycona totalnie. No, a o tym piszcie koniecznie, jak się Wam to podoba. No i jeszcze na sam koniec chciałam Wam pokazać rzecz, którą odsprzedaję. Przepiękny sweter, którym byłam i jestem nadal w sumie zakochana. Jest mega, jest zjawiskowy i jeszcze do niedawna kosztował prawie 300 zł na internecie. I to z wyprzedaży takiej potężnej. I słuchajcie, znalazłam go, to jest H&M Alpaka Blend bodajże, tak się nazywa, tak. Zobaczcie. Z niedawnych całkiem kolekcji. Jest bardzo cieplutki, właśnie jest z alpaką i znalazłam ten sweter i tam był skład podany, więc może się Wam też uda nadal znaleźć, bo to jest całkiem właśnie taki nowy sweter. Nosiłam go chyba w stylówkach i może raz miałam go na sobie. Wiecie co, ten kolor beżu jednak jest zbyt beżowy dla mnie. Na przykład ten sweter, który teraz na mnie widzicie, jest taki bardziej szarawy, co spoko licuje z moją cerą jeszcze. Natomiast ten krem jest taki właśnie raczej z tych cieplejszych kremów. Nie jest żółty, ale jest taki z nutką beżu takiego, który, no wydaje, mam wrażenie, że wygląda zbyt blado w tym kolorze po prostu. Więc stwierdziłam, że nie ma co, no mimo że naprawdę strasznie, strasznie mi się podoba. No jest praktycznie jak nowy, zobaczcie.
po prostu stwierdziłam, że nie ma sensu go dłużej trzymać. Jest bardzo gruby, słuchajcie. I no nie ukrywam, że ten sweter na pewno będzie swoje kosztował. No nie tyle, co oczywiście, co w internecie, ale w zasadzie naprawdę on jest, słuchajcie, nowy. No i jak go kupiłam, to wyglądał jak nóweczka. Właściwie nie pamiętam nawet, czy on nie był w ogóle nowy z metkami, ale w każdym razie jest to bardzo luksusowy sweter z alpaką, piękny, zobaczcie tam w stylówce, jest taki dłuższy, ma wywijany golf, można go całkiem otworzyć, można sobie go też spiąć i mieć po prostu golf, jak chcecie na przykład mieć pod szyję ciepło, po prostu jest zjawiskowy. No ale mam tych swetrów, wiecie. Wolę już mieć takie swetry, które często noszę, nawet które zbyt często noszę, niż żeby coś leżało, bo naprawdę ktoś może mieć z tego ogromną frajdę, jest po prostu przepiękny. Słuchajcie, dzisiaj na dzisiejszy filmik, to będzie taki krótki filmik, to tyle, bo postanowiłam specjalnie teraz co kilka dni te takie ekstra filmiki dla Was robić z klimacikiem świątecznym. No ale następny film to już będzie normalny czwartkowy film, oczywiście też tam jakieś drobne elementy świąteczne zawrę, ale generalnie będzie to, zabieram Was do lumpeksu, nie do końca do nowego tym razem, ale to będzie taki fajny haul z nowego towaru z naprawdę przepięknymi rzeczami, no i pokażę Wam też przebitki mierzenia, także i też przebitki zimy. Także zapraszam na następne filmiki, zachęcam jeszcze raz do subskrybowania i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Aha, kochani, i a propos klimaciku, to jeszcze podlinkuję Wam na końcu w ekranach moje dwie piosenki, moją playlistę, bo jakiś czas temu, 3 lata temu zrobiłam piosenkę w takim zimowym klimacie, ona się nazywa Over the Distance, taka klimatyczna piosenka, ona była na czas pandemii, bo tytuł po angielsku, po polsku brzmi poprzez tą odległość, tak? Poprzez oddalenie jakby, tak? Ponad oddaleniem ewentualnie, jak tam chcecie sobie tłumaczyć, każdy może sobie po swojemu. W każdym razie piosenka jest, myślę, że ciekawa i właśnie ma taki zimowy klimat bardzo, ale też podlinkuję Wam tam moją kolędę z zeszłego roku, która się nazywa Ta noc, stworzoną razem z Wiktorem. Zachęcam Was też do zajrzenia na jego media, które są podlinkowane w opisie filmu, muzyczne. Kochani, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!